Witam serdecznie na kanale, jestem Demon. Standardowo i zobaczcie, mamy Dodo Wivernę, tą eventową. Szybko włączyłem sobie nagrywanie, jest to taki, powiedzmy, odcineczek poza... albo go gdzieś dorzucę do jakiegoś odcinka, albo po prostu go wrzucę i będzie taki krótki. Ale udało mi się złapać Wivernę, tutaj taką klatkę przygotowaną. Tą eventową Dodo Wivernę. No i teraz sobie ją gryzę, razem z tą moją Wiverno. Znaczy, razem z moim Giganoto, z dwoma moimi Giganoto gryzę. Ale niestety uciekła. Tutaj chcę gryźć, tylko nie chcę otworzyć klatki. Okej, okay, udało mi się w ten sposób gryźć. Ten giga chyba mi za bardzo nie pomaga. O! Teraz dasz radę gryźć? Dasz, okej. Okay. Odwróciła się i zaczęła nas atakować. A mój giga mi troszkę tak jakby przeszkadza. Troszkę mi mój giga przeszkadza. Kurczę, były dwie fajne tu wiwerny właśnie. Lightingowa i ognista, ponad 500 levele, te zombie, które dałoby się oswoić. No dlaczego ty mi przeszkadzasz, stary, okej. Okay. Atakować mój cel, o. Teraz będzie git. Teraz powinno być git. Znaczy ma 1,5 miliona HP. Ona prawdopodobnie... Kurde, no ale tylko ona nie atakuje mojego celu. Ale dobra, daje mi buffa, to jest ok. Daje mi buffa, dzięki temu mogę gryźć po 5000, a nie po 3800. Okej. Okay. Mogę się teraz wycofać trochę? Chyba nie. A jednak bym chciał, żeby mi nie gryzła. No właśnie, bo na po 1500 kurde gryzie. Odsuń się, proszę cię, daj mi się wycofać. Okej, okay, dałeś mi się wycofać, dobrze. No i w ten sposób możemy robić. W ten sposób możemy bić. 38 tysięcy ma ten mój giga, ta samica druga. Ile ma Dodo? Ma 500 tysięcy. O, piorunkiem teraz. Sporo, ten poison bardzo dużo bije aż za tyle. Albo ona gryzie aż za tyle. Nie jestem pewny, czy ona gryzie, czy poisonem do tyle bije. Ale raczej nie powinniśmy paść chyba. Jak nie, to schowam szybko tą wivernę. Znaczy wivernę, tą tego gigusia naszego. Okej. Okay. Uda mi się tędy podejść tutaj. Będę miał buffa. 350 tysięcy zostało HP. Dobra, bijemy ją. 350 tysięcy. 300 tysięcy już można powiedzieć nawet. I pokażę wam przy okazji, w sumie jak już mamy ten odcineczek, to pokażę wam też, co się pozmieniało. W sumie nawet nie teraz, co się pozmieniało, a co mi się udało z tych wivern Dodo ogarnąć, bo można oczywiście... dzięki modowi temu Small Bosses, czy jakoś tak się nazywa ten mod, możemy sobie jajka Small Dodo Wivern właśnie ogarnąć dzięki temu i nie gryzę jej. O, teraz ją gryzę, ok. Jak zostanie jej 50 tysięcy, to przestanę, znaczy wyślę tego gigusia po prostu, żeby już nie gryzł, bo nie chcę zebrać luciku z niej, chcę sobie, znaczy może nie tyle zebrać, a... Albo może nie tyle nie zebrać, co właśnie chcę zebrać. Kurczę. Dobra, idź tam. Może nie flee, tylko też nie naturalnie, tylko pasywnie. O, mógłbyś sobie tam podejść, giga, dzięki. Okej. Ostatnie ugryzienia. Udało się, zebraliśmy, o kurde, ale przeciążony, itemki eventowe dzięki niej. Więc prawdopodobnie nic w niej już nie będzie, ale... Czy ja dam radę jakoś zajrzeć do niej? Nie dam rady tak zajrzeć. Hmm.
Czy w jakiś sposób ja mogę zobaczyć do niej do środka, czy nie mogę? Chyba nie mogę w ten sposób zajrzeć. Ile ona będzie, jej ciało będzie leżało? 5 minut pewnie, tak? 20 minut, okej. Okay. Zaraz będziemy ogarniać. Tylko kurczę. Tylko kurczę. O, i rzeczy też do siebie dostałem jakieś. Czemu nie mogę się ruszyć? Aha, enemy base, okej, okay, rozumiem, dobrze, dobrze. Enemy base. Może tu u góry będę w stanie zajrzeć do niej, czy nie? Mogę zajrzeć. Ale ona jest pusta w środku, okej. Okay. Dostaliśmy maskę Dodo Wiwerny, dostaliśmy maskę Wilkołaka i dostaliśmy Vampire Ace, skórkę. Dobrze, dobrze. I teraz tak. Zanim tutaj wszystko się to wydarzy, szukajmy teraz Poison Wyvern. Znaczy Poison, Zombie Wyvern, przepraszam. Teraz tak, maskę sobie ściągnę, bo jest mi niepotrzebna. To jest zwykła, trująca. Tam jest Zombie Fire, 350, ok, podlecimy sobie do niej, spróbuję ją ogarnąć. 350, ona leci strasznie wysoko do góry, dlaczego tak? Gdzie ona jest? Zobaczcie, jak wysoko leci. Nie mówcie, że ona przy samej tej będzie latała teraz. Żeby ją ogarnąć. Ojejku. To będzie problem z tymi wivernami, widzę, z tymi zombie. Bo... Okej, okay, nie lata. Przygarnięcie dostępne za... Naprawdę? Nie da się? Nie, da się, okej. Okay. Mamy to, mamy wivernę. Mamy panie i panowie wivernę, choć gryf na dół. Mamy zombie wivernę ognistą. Teraz zobaczymy, czy jakieś dostała levele, czy możemy ją schować na przykład do kapsuły, czy coś takiego. Zaraz sobie to ogarniemy i poszukamy jeszcze kolejnych wivern. Zieje ogniem normalnie, zieje ogniem, spoko. Gryf, lecisz? Lecisz, fajnie. Zombie Wiwerna, 357, ok, czyli taki level jaki się pojawia, to taki możemy sobie przygarnąć. Były 500, 511 lightingowa. Oj, przepraszam. I 537 ognista. Kurczę, te 500 takie, żeby je ogarnąć. To byłoby coś. Tam jest chyba Dodo Wiwerna, Smal, tak. Dobra, Gryf, chodź tu, Gryfie. Ogarniemy cię. Poszukam jeszcze jakiś wivern oczywiście, bo tu były te wiwerny i latały sobie naokoło. Te zombie wiwerny fajne, 500-ki, kurde, takie by się przydały, nie? A ciekawe, czy ja cię mogę... Mogę cię schować. Spoko. Mogę cię schować. I teraz pytanie. Bo widziałem, że nie masz statystyk. Na pewno nie można cię rozmnażać. No okej. Okay. Zawsze to przy to opcja lightingowa, no nie? Taka wiwerna, mówię, ta 500-ka byłaby mega, naprawdę. A no i nagrywam bez kamerki, bo mówię, na szybko to wszystko włączałem, żeby jak najszybciej... Tam są jakieś wiwerny. Żeby to jak najszybciej zadziałało wszystko i nic tu sobie nie ustawiały, nic nie robią, także dzisiaj jest odcinek bez kamerki. No i zrobimy to jako chyba pełnoprawny odcinek cały. Zombie lighting, 360, bierzemy ją. Tylko chodź, nie lataj, nie uciekaj, zostań tutaj przy nas. Bo ja muszę... Nie, okej, okay, jest, udało się. Mogę ją schować od razu. Okej, okay. Zaraz będziemy sprawdzać statystyki, tylko szukajmy tych wivern. Zombie Poison, 553, to jest to co mówiłem, 500 level zombie wiwerny. O nie, dobra, nie żyje. Kurczę, nie mam żadnego spadochronu, ale mam tu bazę obok. Mam tu bazę obok. I też na tej górce akurat. Ale mamy 500-ki. O, i naprawili, widzę, że jak się już umiera, to że się jednak te itemy traci, które mamy przy sobie. Może nie tyle traci, to zostają już przy ciele. A był pewien bug, który sprawiał, że po śmierci... O kurczę, tygryski.
Że po śmierci jednak wszystkie itemy do nas wracały. O kurczę, leci wilk jeszcze. Dobra, mamy gryfa naszego. Chodź tu wilczek, chodźcie tutaj, zlećcie sobie na dół wszystkie, bo ja chcę swoje ciało podnieść oczywiście. O, nie mogę ciała? Aha, bo ciało zostało zjedzone. Dobra, no nieważne. Ale mnie razi, tego się chcę pozbyć. To chcę do siebie, ok. I zobaczcie, mamy 500 poison wiwerny. 500. Co prawda statystyki nie urywają dupy, no ale 20 tysięcy HP na dzikiej wiwernie. No to nieźle, co? Poszukajmy jeszcze czegoś. Może jeszcze jakieś wiwerny gdzieś się uda ogarnąć. No te 500 to jest makabra jakaś, masakra, nie? Zaraz jeszcze podejdziemy do Gigusia, bo w Gigusiu mamy mnóstwo rzeczy eventowych. Tutaj jest jeszcze jakaś wiwerna. Zombie 130. 130 mnie nie interesują. Poison 112. Tutaj widzę, że się biją wiwerny, więc są tu jakieś wiwerny zombie, bo są atakowane przez te wiwerny normalne, bo one już są tak jakby, powiedzmy... Kurczę, no jak to nazwać? No nie są oswojone, ale są to wiwerny już tak, powiedzmy, ale nie dzikie, tak? Są do przygarnięcia. Z czym wy się tu strzelaliście? Już nie ma chyba tej wiwerny żadnej. Czyli musiała być jakaś niskopoziomowa. Tutaj zombie poison 112, to też mnie nie interesuje. No przynajmniej takie 200, 200 plus, 250, wiecie, żeby miały przynajmniej takie statystyki jak też dzikie, no nie? No ale powiem wam, że 500, ale trafiło mi się. Tak jak mówię, szkoda tej lightingowej i szkoda tej ognistej 500, takie bym chciał. Zresztą jeszcze trochę polatam, będę się bawił, będę szukał. Może się coś uda takiego ugrać. Przelećmy się jeszcze tutaj, bo tutaj ta jedna wiwerna była taka. Ciekawe, czy też jakieś nie poleciały w kosmos, tak jak wcześniej tamte. No zombie lighting 133. Widzicie, ona tak jakby teraz odlatuje sobie, leci cały czas przed siebie. No cóż, dobra, to... Podarujemy sobie dalej szukanie wiwern. Chyba, że jeszcze może tak przy okazji przelecimy sobie po Smaldo do wiwerny. Sprawdzimy, czy są jakieś jajeczka, bo jak już są... O kurczę, za blisko podleciałem chyba. Nie, nie zagrywała się. Dobra, okej. Nie zagrywała się. No dlaczego ty tu lecisz teraz? Teraz się zagrywała? Nie, okej. Przeważnie było jajko, jest jajko, ale jest zwykłe. Tam jest też jajko. I tam jest pewnie tej smaldo do wiwerny, która podleciała. O, a to jest aha, duch Manticory, okej. No to mnie nie interesuje, bo już mam tego ducha. Tutaj też coś jest, czy mi się wydaje. Strasznie ciemno się nagle zrobiło. Już jest lepiej, ale tutaj... Czy to jest zombie? Nie, to jest trująca zwykła. Dobra, nic się na mnie nie zagrywało. Mogę zgarnąć to jajeczko. 178, smaldo do wiwerna. Zgarniemy to jajeczko i od razu uciekamy do naszych gigusi, bo się na nas teraz wszystko rzuci. Tam jest jeszcze poison. Zombie fire, przepraszam, poison. Zombie fire, 350. Także też ją spróbujemy ogarnąć. Mam nadzieję, że się nic nie zagruje tutaj. Znaczy na nią, tam do góry. To będziemy mieć 350. Czyli wychodzi na to, że pojawiają się niskopoziomowe wiwerny, pojawiają się wiwerny 500 i pojawiają się wiwerny... O kurde, żebym ja nie dostał spojzona przypadkiem, bo tak chciałem podlecieć się zgarnąć trochę mięska. Dobra, ale ta wiwerna jest chyba na pasywie. Znaczy wiwerna, ten giga. Neutral. I neutral. Dobra, ja sobie podlecę tutaj tą wiwernę zgarnę. Mam nadzieję, że teraz mi się uda i nie spadnę na dół, bo jak spadnę do lawy, to idzie przypał. Kolejne wiwerny jeszcze do mnie lecą, więc jeszcze zawróćmy może. Okej.
Tutaj ognista jeszcze za nami jakaś leci zwykła. I tam jest Smaldodo Wiwerna jeszcze jedna, która się nie zagrywała. Ty, czemu na giga się nie zagrywałaś, Wiwerno? Dobra, jest na giga. Chcę sobie ogarnąć jak najszybciej tą Wiwernę, żeby ona nie zniknęła. Albo żeby się coś nie wydarzyło, tak jak teraz, bo się widzę, że zbiera wicher, czy tam burza z piorunami nawet. Okej. Dobra, dobra. Mamy ją. 390. Może zlećmy na dół. Może ogarnę jeszcze tą wiwernę po drodze, żeby podleciała do naszej. Mam nadzieję, że te pioruny nie mogą mnie jakoś zrzucić, zabić albo coś. Na skorczu bardzo mało grałem. Niestety nie wiem, w jaki sposób działają te burze z piorunami. Jezu, tamten jest przeciążony. Dlaczego ty uciekasz od razu? Dobra, co jest na moim tym? Nie ma nic. Okej, czy ja mogę zrobić tak? Mogę zrobić tak? Mogę zrobić tak? I mogę zrobić tak. No i co my tu mamy? Mamy bardzo dużo eventowych itemów, z tego co widzę. Czy wyrzuciłem tylko mięso? Dobrze. Mamy 500 tych nagrobków, mamy 500 strachów na wróble, 500 tych dyń i 500 kości. Z kości się robi oczywiście, znaczy no w sumie nie tylko z kości, bo wraz z tymi różnymi rzeczami możemy też craftować sobie inne rzeczy. A to jest zwykły dinozaur one, czyli to nie jest ten small boss. Okej. Okay. Dostaliśmy chibi. Witching Owl, okej. Okay. Szkieleton Trike. Szkieleton Jarboa. I zwykły chibi Mantis. No dobra, ja sobie te rzeczy będę chciał przenieść do bazy, do siebie. Pójdziemy sobie, zobaczymy co eventowe rzeczy, znaczy jakie eventowe rzeczy możemy sobie skraftować. Ja sobie jeszcze teraz w międzyczasie przelecę pod za tymi jajkami Dodo Wyvern. A, i miałem wam pokazać Dodo Wyvernę, którą ja mam. Którą ja sobie latam. Ale widzę, że gdzieś mi uciekła. To nie jest moja, o tutaj jest moja, dobra. Już widzę. Jest i moja. Tamtą w sumie mogę tego giga sobie schować już, żeby zaczął się leczyć. Jeżeli bym... Ja tu będę latał. Muszę się dowiedzieć, muszę posprawdzać jak te wiwerny się respią i tak dalej. I żeby te wiwerny były. Bo one są jakoś pozmieniane tutaj u nas na serwerze, żeby częściej się pojawiały. Jest więcej czasu na zabicie takiej Dodo Wiwerny. Także tak wygląda moja Dodo Wiwerna, na której latam aktualnie. Mamy strzelanko z pioruna. Pod X-em możemy sobie zmieniać oczywiście na Fire, na Poison i na Ice. Także są wszystkie tak naprawdę możliwości strzelania z tej Dodo Wiwerny, także bardzo fajnie. Tak poznaleźć teraz jakieś, wiecie, fajne wiwerny, które nam oddadzą statystyki. Także spoko, no to jest moja Dodo Wiwerna. Robimy tutaj cięcie i wrócę do was w bazie, jak już będziemy sobie ogarnieć sobie te eventowe rzeczy. Jestem już w bazie i przekraftowałem sobie parę rzeczy. Oczywiście zaraz sobie założymy wszystko i zobaczymy jak to wygląda. A więc tak, zrobiłem sobie na pewno emetki. Panika. Zrobiłem sobie taniec. Jest jakiś gest zombie. Czemu mi się to... Nie. Dlaczego? Nie mogę? Halo? Knock emote cap, czyli pukanie. Scar emote, okej. I gest zombie. Aby odblokować ikonę. Możliwe, że mam to już odblokowane, ale nawet o tym nie wiedziałem. Dobra, jeśli chodzi o to, to mamy teraz tak. To sobie schowam z powrotem, no bo... No nie mogę tego użyć, nie wiem czemu. Jeśli chodzi o... Bo to powinno być na mnie widać. A żeby było na mnie widać, to muszę zwiększyć gamę. Emotikony, tak? Fear Evolve, okej, okay, zły. Cześć, co? Nie. Odgwizdałem cię, ziomek.
Dlaczego by się tutaj ten... Halo, stop. Czy ty jesteś samcem? Tak. Dlaczego on tu przyszedł? Co to za... To jest ten stamtąd. Dlaczego mi gwizdło na... No nieważne, dobra. Miałem odwrócony w ogóle ekran i gwizdło mi na tego, który stał za mną, choć na niego nie patrzyłem, tak? A ten giga tak w ogóle to stał tu po tej stronie. Ojejku. Ale gra nie chce współpracować. Dobra, no i teraz mogę ci dać chyba. Bo raczej się z tamtymi nie połapię, za daleko są. Dobrze. To może ja po prostu sobie stanę o tutaj, z tyłu. No i żeby nie było, nie będę gwizdał też na Argentem. Zróbmy sobie to tak. Emotikony Fire Wolf, zły. To było zły? Naprawdę? Wygląda jakby był, jakby przedubał palcem w zębach. Panika, o Jezu kochany. Co my tu mamy dalej? Taniec. Oho, taniec zombie, tak? Okej. To jest zombie, dobra. Czyli mamy jednak to zombie, no dobrze, dobrze. Knok, knok. I drugi, scare. Nie. Coś zagwizdałem, nie chcę na coś gwizdać. Chcę zobaczyć jeszcze raz tego scare. No kurde. Dlaczego mi coś gwizda? Halo. Pewnie na tą Argentę, ale... Ten scare jest taki krótki? Tak, okej, no dobra. No to są emotki. Dalej. Dało mi się 4 chibi skraftować, bo... Chibi Baryonyx. Może, wiecie co, Giganopitek. Ahatina, Uteranus, to nie są jakieś chibi, które są jakieś mega, mega jakieś fajne. Poza tym tu mamy Gigantopiteka, czy Giganotopiteka, nie powiem, nie wiem kto dokładnie się nazywa. W dodatku z tą czapką wodza, tak to chyba mogę nazwać, okej. Dobra, dalej, kolejne rzeczy jakie mam to są maski i kostiumy. A więc tak, jest... To jest wampir, jest, to są no te oczy wampira, ale to już było kiedyś, to po prostu tylko oczy wampira są i tą skórkę można po prostu chyba mieć przy sobie cały czas, tam się jakoś ją odblokowuje, nie pamiętam dokładnie. Dalej, mamy maskę wilkołaka, aha, czyli to muszę najpierw zdjąć, mamy maskę wilkołaka wygląda w ten oto sposób. I dostaliśmy też maskę Dodo Wiwerny. Maska Dodo Wiwerny wygląda w ten sposób. Powiedziałbym bardziej, że jest śmieszna niż straszna. No ale to tylko moje, że tak powiem, takie poglądy. No nie wiem, jak to inaczej nazwać. Dobra, mamy tak, kostium bez głowy. Okej, to mi się podoba, to jest fajne, nie powiem, to jest fajne. Chyba będę w tym chodził, bez głowy, póki jest przynajmniej Halloween. Dalej, to jest chyba Strowman, to wyglądało mi jak... Aha, myślałem, że to jest mumia, ale to też okej, to też jest dobre, nie powiem, fajnie to wygląda. A ciekawe, czy możemy mieć Strowmana na przykład i założoną maskę bez głowy? Nie, niestety to tak nie działa, szkoda. Myślałem, że damy radę to tak zrobić. Mamy szkieleta. I to z czerwonymi oczami. Nice. To mi się podoba, okej. Chyba będziemy jako szkielet chodzić. Ewentualnie, czy możemy zrobić szkieleta bez głowy? Pewnie nie. Nie możemy, szkoda. No ale dobra, tak wygląda szkielet. Mamy też maskę. To jest maska hokejowa? Tak, maska hokejowa. I poprana krwią. Bardzo fajna, podoba mi się też. Dynia na głowę? Tak, jeszcze jest dynia na głowę, okej. Dynia też śmiesznie wygląda. A czy możemy na przykład założyć dynię na głowę i szkieleta?
Nie możemy. No cóż, nie możemy. No to to byłoby na tyle z tych skinów. Z tych, które przekraftowałem, bo oczywiście pokażę wam też całą resztę z tych skinów. Trzeba mieć oczywiście garneczek, nie sposowy, tylko zwykły. No i mamy takie tu rzeczy. Mamy jakieś koszule. Może sobie je porobię, jak tych więcej na farmie dinozaurów, tych kości. Mamy tu koszule, mamy jakieś też, to są chyba staniki, tu są majty, tutaj są też majty, tu są spodnie, tutaj znowu staniki. No z tych takich emotek, z takich innych rzeczy jak te kostiumy, to sobie specjalnie po to zrobiłem, żeby właśnie było je widać. Z tych nie kraftowałem żadnych innych rzeczy i myślę, że jeżeli będzie mnie stać, jeżeli tych kości sobie nazbieram dużo, no to przekraftuję sobie wszystkie jeszcze inne, a później będziemy już tylko chibi farmić, żeby jakieś fajne nam powstały. Oczywiście zrobię też jakiś odcinek później z tych chibi, które nam się uda wyfarmić, z jakichś takich fajniejszych. A co do jeszcze chibi jakichś fajniejszych, no to mamy jeszcze te, co dropły nam z... które nam dropły z wiwerny. I zobaczcie, mamy sowę witchkę. Witch. Okej, okay, sowa wiedźma? No tak. Witching owl, okej. Okay. Albo to jest sowa wiedźmy, o może w ten sposób bardziej. Sowa czarownicy, coś w tym stylu, nie? Dobra, ściągnijmy sobie ją, dorzucimy sobie szkielet trajka. Zobaczymy, jak szkielet trajk wygląda. No w sumie te szkieletowe są takie, powiem wam, że inne. Strasznie ma dużą głowę. Okej. Okay. Dobra, następny to jest szkielet Jerboa. O kurde. W sumie powiem wam, że jeżeli bym sobie zrobił takie combo, skoro już mam jako ten szkielet chodzić, to można jakiegoś szkieleta sobie ze sobą nosić, nie? Ej, dobre to. Podoba mi się, okej. Może znajdziemy jakiegoś fajnego innego szkieleta jeszcze. Bo mamy... Aha, mamy zwykłego mantisa chyba. Nie, to jest mantis... duch. A, ja myślę, że to jest zwykły. Okej. Okay. Okej, okay, mantis duch. Spoko. Spoko. Patrzcie, nawet ręka. Nawet ręce mamy kościste. Zarąbiste. Podoba mi się ten skin mega. Dobra, ja sobie wrócę oczywiście do swojego pitekusa na razie. Chociaż czekajcie. Dajmy tego Jerboę na razie. Niech sobie z nami chodzi. Tak, zostawię sobie Jerboę póki co. Pokażę wam jeszcze... drugi stolik, w którym możemy sobie robić też oczywiście te... chibi i inne eventy. Chyba innych eventowych rzeczy może nie, ale... W sumie to sobie mogę trzymać te chibi na razie, żeby mi się nie pogubiły gdzieś. I teraz tak, wakacje... Nie, tu możemy tylko chibi sobie robić. No udało mi się jeszcze też, bo tutaj sobie kiedyś znalazłem, o ile się nie mylę, szkielet o Manticore, ale to jest właśnie ze small, bo to jest stolik ze small bossów i udało mi się taką Manticore znaleźć. No pokonałem ją i dostałem za nią kości, z których sobie właśnie przekraftowałem Bulbdoga. Chibi Zombie Wivernę, tą wam pokażę. Animated Raptor to też wam pokażę. No i Pitekusa już widzieliście przed chwilą, także Bulbdog, Pitekus i te dwie mi dropły. Sowę Witch sobie schowamy. To był Raptor, tak? A, to jest ten Animated! Okej, jak ta skórka na Raptora. Też jest mega fajny. Podoba mi się. No i Chibi Zombie Wiverna. Dobrze mówię? Chibi Zombie Wiverna, tak jest. Ona powinna być latająca. I to jest chyba lightingowa Chibi Zombie Wiverna. Tak mi się wydaje, chyba że one nie mają odmian i one są po prostu jako zombie. Ale wygląda jak lightingowa. Dobra, wróćmy sobie do mojego Jerboły. Niech będzie kościotrup z kościotrupem. Schowam sobie może te skiny i inne rzeczy też sobie tutaj schowam, niech sobie na razie będzie. To też mogę schować, bo jest eventowe. No i co? Mamy jeszcze te zombie wiwerny. Zobaczcie sobie, złapaliśmy tak, 357 zombie fire wiwernę. 532 zombie poison wiwernę. 364 zombie lighting wiwernę.
80 HP punktów. Nieźle. 5-5-3 zombie poison wiwerny. Tej wiwerny wam nie pokazywałem, bo już skończyłem nagrywać. Jeszcze latałem chwilkę przez ten, pomiędzy różnymi... Albo... Nie, tak, dobrze, tej wam nie pokazywałem. Pomiędzy różnymi... no, po te jajka i tak dalej tam sobie latałem. No i jeszcze wracałem właśnie z kośćmi, z tymi innymi rzeczami i właśnie taką wiwernę spotkałem. Także no spoko, że 550 się nam trafiła. Dopytałem się też i prawdopodobnie chyba mogą te wiwerny nam dropnąć nawet do 600 poziomu? Jakoś tak. No patrzcie, jeszcze ten Jerboa z tyłu. Kurde, dobra, podoba mi się to. Mega mi się podoba to. No co, skończymy sobie tutaj odcineczek. Dzięki za oglądanie, łapkujcie, subujcie oczywiście, jeśli wam się seria podoba. Jeśli chcecie, żeby kanał się rozwijał tak jak ja, żebyśmy docierali dalej do kolejnych widzów, żeby było nas coraz więcej. Mówię, to zachęca bardzo naprawdę, kiedy ten kanał się rozwija i rośnie. Zachęca do nagrywania. Wbijacie na Discorda i na Twitcha, macie linki poniżej w opisie. Na Discordzie standardowo zawsze informacje o odcinkach i o live'ach na Twitchu. Także nie pominiecie żadnego odcinka i nie pominiecie żadnego live'a, jeżeli będziecie na Discordzie, bo tam bot informuje zawsze w momencie, kiedy się oczywiście włącza ten live, czy też pojawia się odcinek. A ja też informuję wcześniej, na przykład o nowej serii na YouTubie, czy też o właśnie live'ie. Powiedzmy z wyprzedzeniem, że będzie tam o tej i o tej godzinie. Więc myślę, że warto być. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Elo!